Tymi bohaterkami będą dwie panie ze szkółki Rosarium, pani Janina Chodun i pani Ewa Trytiaków. W szczycie sezonu różanego postanowiły opowiedzieć państwu o tym, co fajnego w różach jest jesienią. Zapraszamy panie. Janina Chodun. Dzień dobry. Pani Ewa Trytiaków. Dzień dobry. Szkółka Róż Rosarium, w której ja się zawsze mylę. Czy ja mam powiedzieć, że 2000 lat tradycji i 30 odmian, czy 30 odmian, czy odwrotnie, 2000 odmian i 30 lat tradycji? Rozwiążcie ten problem, miłe panie. 40 lat tradycji, a odmian około 700, więc 2000 to może troszeczkę przesadzona liczba, natomiast być może przez te wszystkie lata w naszej szkółce tyle odmian się przewinęło i oferowaliśmy na przestrzeni lat naprawdę mnóstwo różnych róż ogrodowych. Dzisiejszy nasz pokaz będzie dotyczył jesiennego sadzenia róż z gołym korzeniem i w doniczkach, no oraz jakichś takich prac pielęgnacyjnych, które wykonujemy z różami właśnie jesienią. Oczywiście też możemy nawiązać trochę do wiosny, bo to też jest ważne, jak później tymi różami się zająć już po posadzeniu. Tak. Dobra. Róże, termin jesienny termin sadzenia róż jest jednym z najbardziej korzystnych i polecanych terminów. Przed laty w Polsce nabywało się przede wszystkim krzewy z odkrytym korzeniem i w związku z tym głównym terminem sadzenia krzewów róż była właśnie jesień. W tej chwili mamy taką sytuację, że nasza szkółka i wiele innych szkółek, które zajmują się produkcją róż, oferuje krzewy z odkrytym korzeniem w okresie jesiennym i wczesnowiosennym, a przez pozostałą część sezonu oferujemy róże w doniczkach. W związku z tym sadzenie róż z odkrytym korzeniem jest często uważane za trudniejsze i wiążące się z mniejszymi sukcesami czy z gorszymi efektami. To jest zupełnie błędne przekonanie, ponieważ nie ma lepszego terminu jak jesienny i sadzenie róż z odkrytym korzeniem jesienią oznacza, że sadzimy produkt, który został wykopany z pola i czasami od momentu wykopania do posadzenia w ogrodzie upływa zaledwie kilka dni. Czyli róże są w najlepszej możliwej kondycji, dobrze nawilżone, w pełnym turgorze i w pełni sił witalnych. Dlatego bardzo ten jesienny termin sadzenia róż z odkrytym korzeniem państwu polecamy. Róże z odkrytym korzeniem sadzimy również wiosną. To są róże, które są przechowywane po wykopaniu ze szkółki jesienią i dlatego w tym o terminie wiosennym wymagają dodatkowych czynności, żeby rzeczywiście ich kondycja w momencie sadzenia była dobra. Czyli ponieważ to są róże z przechowalni, zaleca się wiosną moczenie ich przynajmniej przez dobę w wiadrze z wodą czy w jakimś pojemniku z wodą. Oczywiście poleca się też moczenie ich jesienią, ale tak jak powiedziałam, nie jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ te róże, które państwo otrzymują ze szkółki w okresie jesiennym, to są rośliny, które są w praktycznie krótkim okresie po wykopaniu z gruntu przesyłane do klientów. Tak, w tej chwili odpakowałam tutaj pakiet róż z gołym korzeniem. Większość szkółek właśnie w ten sposób wysyła róże do klientów. One zazwyczaj są pakowane właśnie w folię lub w jakieś plastikowe worki, ponieważ zapobiega to utracie wilgoci. I tutaj może też nawiążę do tego, bo te pytania często pojawiają się, jak długo właśnie róże mogą w takim pakiecie leżeć. No więc my również wysyłamy za granicę w ten sposób zapakowane róże i do 5-7 dni tym różom nic nie jest, one są w pełnej wilgotności. Zresztą te również były zapakowane już około 3-4 dni temu i mogą państwo zwrócić uwagę, że nadal mają bardzo wilgotne korzenie. I właśnie takie róże klienci, którzy zaopatrują się w szkółkach różanych, otrzymują jesienią, jak i wiosną. I teraz właśnie pokażemy, co zrobić właśnie po odpakowaniu takiego pakietu i w jaki sposób te róże należy posadzić.
Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. My tutaj przygotowałyśmy na prezentację róże wielkokwiatowe i krzew róży wielkokwiatowej prezentuje się właśnie tak. Natomiast niech to Państwa nie zwiedzie, ponieważ my sprzedajemy w szkółce pełen asortyment róż, czyli wszystkie grupy róż, które w tej chwili można sadzić w ogrodzie, czyli róże wielkokwiatowe, parkowe, rabatowe, okrywowe, róże historyczne. I każda z tych grup ma pewne swoiste cechy i w związku z tym krzewy mogą się różnić parametrami, grubością pędów i ogólnie wyglądem. Dlatego, jeżeli Państwo zamawiają w szkółce róże z różnych grup, czyli powiedzmy jakąś różę rabatową, różę wielkokwiatową i otrzymują taki pakiet, to każdy krzew będzie wyglądał inaczej. I zdarza się tutaj w naszej pracy, że klienci dzwonią i zwracają uwagę, że ojej, dostałem wielką, piękną różę o grubych pędach, a druga jest taka marna. To wiąże się właśnie z tym, że jeżeli w zamówieniu znajdują się róże z różnych grup, to one będą różniły się wyglądem i to nie świadczy o ich jakości ani kondycji, tylko po prostu róża ta prezentuje cechy odmiany, cechy grupy, do której należy. Tak, róże okrywowe oczywiście pewnie Państwo wiedzą, mają zazwyczaj cienkie, delikatne, drobne pędy. Natomiast właśnie róże wielkokwiatowe, parkowe czy naturalne zazwyczaj charakteryzują się tym, że są po prostu o wiele bardziej rozbudowane i również mają często też bardziej rozbudowany system korzeniowy i te korzenie są po prostu dłuższe. No w każdym razie teraz może przejdźmy do tego właśnie, jak przygotować taką sadzonkę do sadzenia. Więc tak jak już wcześniej tu moja mama wspomniała, należy sadzonkę zamoczyć w wodzie. Jesienią nie jest to konieczne na tak długo, natomiast wiosną oczywiście należy je przynajmniej przez noc albo przez jakąś tam dobę zamoczyć w wodzie. Wtedy, kiedy ta róża już jest przygotowana w pełni wilgotności, tak, należy przygotować stanowisko i miejsce. Wybieramy dla róż miejsce w ogrodzie, które jest odpowiednio usytuowane, czyli należy unikać zacienionych miejsc, chociaż są pewne grupy róż, które tolerują półcień, co nie oznacza, że to jest całkowity cień. Tak? Przynajmniej przez kilka godzin w ciągu dnia róże muszą mieć dostęp do rozproszonego słońca. I ten wybór stanowiska dla róży jest naprawdę kluczowy, ponieważ róże w ciemnych miejscach niestety nie będą nam dobrze rosły. No, tak, i przede wszystkim kwitły, bo będą miały po prostu długie pędy albo takie pędy, na których pojawiają się bardzo nieliczne kwiatki i to po prostu jest niewskazane. I tak. I teraz tak. Kiedy już wybierzemy takie odpowiednie dla róży stanowisko, tak, no to należy przygotować miejsce. Musi być ono odpowiednio dobrze przekopane i najlepiej wcześniej zaopatrzyć się przed sadzeniem w jakąś dobrą ziemię ogrodniczą. No róże zazwyczaj lubią ziemię od 5,5 do 6,5, lekko kwaśną, o takim pH i chociaż właśnie taka zwykła ziemia ogrodowa, która jest też stosowana do warzyw, wystarczy nam do sadzenia. Chyba, że mamy dostęp do jakiejś ziemi kompostowej czy własnego kompostu, który no, mamy po prostu w ogrodzie. No i tutaj przychodzi taka dosyć prosta sprawa. Następnie należy wykopać dołek. Dołek musi być odpowiednio głęboki, ponieważ korzenie, tak, w przypadku tej róży, no korzenie są tego typu, chociaż zdarza się, że róże mają troszeczkę dłuższe korzenie i wtedy po prostu musimy pamiętać o tym, że one absolutnie nie mogą się podwijać. One muszą być luźno rozłożone w tym dołku i nie mogą w żaden sposób być zawinięte. Jeżeli sadzonka ma naprawdę długie korzenie, to jest dopuszczalne lekkie ich przycięcie. Tutaj może mama pokaże, jak mocno można ewentualnie taki system korzeniowy skrócić. To znaczy przycinamy tutaj tylko końcówki korzeni, nie skracamy ich jesienią znacznie. Raczej należy postarać się, żeby ten dołek był na tyle obszerny, żeby ten system korzeniowy się dobrze rozłożył. Wiosną może to trochę inaczej wyglądać, ponieważ końcówki pędów mogą być podeschnięte czy z jakąś tam nekrozą i wtedy dopuszczalne jest to skrócenie tych korzeni w sposób znaczny. Ja muszę powiedzieć, że my sadząc róże do doniczek,
w szkółce, skracamy je w sposób drastyczny. Ja oczywiście Państwu tego nie zalecam, ale tak naprawdę róże, które my sadzimy do doniczek i które potem ukorzeniamy w tunelu, mają skrócone korzenie mniej więcej w ten sposób. Właśnie dlatego, żeby ich nie zawijać w doniczce. I część nadziemną skracamy mniej więcej w ten sposób. To wygląda dość kontrowersyjnie, ale tak naprawdę sadzonka, którą my sadzimy do doniczki, która potem oczywiście wyrasta na piękny krzew i który jest sprzedawany, wygląda dokładnie tak. Jeżeli chodzi o przycinanie pędów, to jesienią raczej nie zalecamy, ponieważ ze szkółki róże przyjeżdżają już przycięte i warto te pędy zostawić trochę dłuższe. Po posadzeniu robimy wysoki kopczyk nawet do połowy tych pędów, natomiast przycięcie może skutkować tym, że w przypadku silnych mrozów tarana staje się miejscem, przez które te niskie temperatury działają w sposób niekorzystny i pędy są przemarznięte. Natomiast jeżeli zostawimy te końcówki nieprzycięte, to nawet jeżeli końce pędów nam się przemarzną, to wiosną i tak róże przecinamy. I przecinamy je krótko. Ja oczywiście nie zachęcam Państwa do takiego cięcia, chociaż ono daje bardzo dobre efekty, ale w ogrodzie też warto przyciąć róże na wiosnę na taką wysokość 15 centymetrów. Trzeba zostawić od dołu 3-4 pąki, ponieważ daje nam to taką korzyść, że róża krzewi się nie na wyższych piętrach, tylko ten świeżo posadzony krzew już buduje ładny pokrój od dołu, ponieważ to przycięcie pobudza dolne pąki do wypuszczania pędów. Tak, no i tak jak już tutaj wcześniej mama powiedziała, ważne jest nie przycinanie tych pędów jesienią, natomiast wiosną skracanie ich. To może też jeszcze pokażemy, w jaki sposób wiosną, a nie teraz skrócić te pędy przy sadzeniu. No tak jak powiedziałam, to komentuj, no skracamy mniej, oczywiście czasem pąki są bardziej widoczne, czasem mniej, w zależności od odmiany. No na przykład na rugozach czy na odmianach historycznych często tych pąków trudno się doszukać, jeżeli ktoś nie jest fachowcem. Dlatego trochę też trzeba oddać się intuicji i wyczuciu. Nie jest to przepis, nie wiem, na jakiś tort wymyślny, także dobrze jest trochę czuć rośliny i trochę postępować z nimi intuicyjnie. Dlatego, tak jak powiedziałam, niekoniecznie musimy te pąki liczyć i tam ich szukać na pędzie, czy mam przyciąć nad tym, czy nad tym, tylko powiedzmy skracamy je na te 10-15 centymetrów. Tak jak powiedziałam, po posadzeniu to jest bardzo dobra długość, taką, którą możemy zastosować w ogrodzie. Mamy po przycięciu jeszcze często ten kopczyk. Kopczyk pełni też rolę taką, że w zimie oczywiście zabezpiecza to miejsce okulizacji przed przemarznieniem, ale i przed wysychaniem. Dlatego jeszcze należy powiedzieć, bo właściwie tak w tej chwili przeskoczyłyśmy do następnego tematu. Sadząc taki krzew w ogrodzie, trzeba też pamiętać, żeby to miejsce najbardziej wrażliwe, czyli miejsce, gdzie było założone oczko i gdzie róża się krzewi od dołu, żeby to miejsce znalazło się 3-4 cm pod ziemią. To po pierwsze zabezpiecza przed przemarznięciem, a po drugie też chroni przed wysychaniem. Ten termin jesienny jest korzystny, bo ziemia jest z reguły nawilżona i też pogoda już bardziej sprzyja sadzeniu, ponieważ często powietrze jest wilgotne, nie ma takiej silnej operacji słonecznej. Natomiast wiosną no to jest bardzo ważne, że nawet likwidując ten kopczyk, który zabezpieczał przed przemrożeniem, zostawiamy miejsce okulizacji pod ziemią przykryte. Tak, bo miejsce okulizacji powinno być 3-4 cm pod powierzchnią gleby, ale dodatkowy kopczyk, który robi się zarówno teraz jesienią, jak i wiosną, też służy do tego, żeby nie było tak nadmiernej transpiracji i żeby róża po prostu miała odpowiednią wilgotność. Bo bardzo, bardzo dużo róż źle się przyjmuje właśnie z tego powodu, że zapominamy o ich podlewaniu. I to jest bardzo ważna rzecz, że nawet teraz, kiedy jest dosyć ziemia mokra, to róże też
po posadzeniu należy podlewać. I w zasadzie też ten termin sadzenia róż jesienny w tej chwili jest bardziej korzystny nawet niż jeszcze 2 czy 3 tygodnie temu, ponieważ mamy idealną w tej chwili glebę do tego, żeby róże sadzić. Ziemia jest mokra i też dzięki temu znacznie szybciej i lepiej się ukorzeni w tej chwili niż wtedy, kiedy jest sucho i wtedy, kiedy też jeszcze jakby po wykopaniu tej róży z pola jakby trwała wegetacja, czyli róże, które teraz sadzimy jesienią, muszą być sadzone, kiedy ta wegetacja ustaje, bo to jest dla nich najbardziej optymalny termin. Co jeszcze mogę dodać, że kopczyk również powoduje, że ta róża po prostu też znacznie szybciej się ukorzenia i korzenie jakby mają więcej możliwości dojścia też potem do wody normalnej w glebie, żeby po prostu był szybszy też efekt na wiosnę. Jeszcze chcę powiedzieć coś. Jeżeli chodzi właśnie o to, o czym mówi córka i terminu sadzenia. W tej chwili mamy taką tendencję i naciski ze strony klientów, żeby rozpoczynać sprzedaż krzewów z odkrytym korzeniem jak najwcześniej. Ja rozumiem, że jesień jest wtedy jeszcze ładna, ciepła, ma się ochotę wyjść do ogrodu i ma się ochotę pracować w ogrodzie. Natomiast też zmiany klimatu spowodowały, że ta długa, ciepła jesień wydłuża okres wegetacji, a nie jest korzystne wykopywanie krzewów w momencie, kiedy one jeszcze rosną. Nam jest w tej chwili coraz trudniej pogodzić ten moment, kiedy rozpoczynamy wykopywanie krzewów z oczekiwaniami klientów. Dlatego tak bardzo kładziemy na to nacisk, że to, że mamy już przymrostki, że jest listopad, że nie ma pięknej pogody, to nie oznacza, że nie można sadzić krzewów w tej chwili w ogrodzie. Róże można sadzić do momentu, kiedy ziemia jest rozmarznięta, czyli nawet w grudniu. Dopóki się da wbić łopatę w ziemię, możemy sadzić. Im później, tym lepiej, ponieważ tak jak powiedziała córka, ta wegetacja już spowolniła, krzewy zaczynają wchodzić w stan spoczynku i wtedy to wykopanie ich z gruntu, ze szkółki i posadzenie do miejsca, w którym będą dalej rosły, jest dla nich najmniej bolesne i najmniejszym szokiem. To dotyczy również przesadzania starych krzewów, bo panuje też takie przekonanie, że róże, które wiele lat rosły w jakimś miejscu, już nie powinny być przesadzane. I to prawda, róże tego nie lubią. Natomiast można to zrobić z dobrym efektem, jeżeli robi się to w momencie, kiedy jeszcze nie rozpoczęła się wegetacja, czyli albo bardzo późną jesienią, nawet w grudniu, albo bardzo wczesną wiosną, kiedy jeszcze nie krążą soki, nie rozwijają się pąki. Wtedy wykopując stary krzew z maksymalnie dużą ilością ziemi, bo też w przypadku róż nie da się stworzyć takiej bryły korzeniowej jak w przypadku innych roślin, więc to jest zabieg dość kłopotliwy. Trzeba uważać, żeby się ziemia z korzeni nie osypała. Ale jest możliwe przeniesienie krzewu starego, już mocno rozrośniętego na nowe miejsce w momencie, jeżeli krzew nie rośnie, kiedy wegetacja nie rozpoczęła się i kiedy krzewy są w stanie uśpienia. Dobrze, to teraz może przejdźmy do posadzenia jednej z sadzonek. Tak, nie mamy niestety tutaj ogrodu, żeby to pokazać, jak to wygląda w naturze, więc posadzimy do doniczki, ale mogą sobie Państwo wyobrazić, że no jest to powiedzmy miejsce jakieś na rabacie w ogrodzie i no powiedzmy, że postaramy się pokazać, w jaki sposób to zrobić. Ważne jest też to, że kiedy włożymy róże do dołka, należy lekko ją podciągnąć do góry, żeby po prostu te korzenie się jeszcze rozprostowały. Niezwykle ważne jest również bardzo dobre ugniecenie, udeptanie czy utwardzenie ziemi wokół tej sadzonki. Bo wiadomo, że jeżeli wsypujemy ziemię do dołka, no to ona nie jest tak bardzo zbita jak wtedy, kiedy nie jest przekopana. W związku z tym należy tę ziemię w miarę możliwości uzupełnić i jak najmocniej właśnie tę sadzonkę po posadzeniu ubić. Ale równocześnie też właśnie pamiętać o tym, żeby te korzenie nie były zawinięte i właśnie lekko
po posadzeniu ta sadzonka powinna zostać podniesiona, żeby jeszcze bardziej rozprostować te korzenie w dołku. Tutaj warto jeszcze dodać, że to przygotowanie tego stanowiska jest ważne dla późniejszego wyglądu róży i dla jej kwitnienia. Czyli możemy, jeżeli ktoś ma tutaj możliwość, zastosować wcześniej też jakiś obornik. Na przykład jeżeli nie mamy naturalnego bydlęcego obornika, to w każdym sklepie ogrodniczym do kupienia jest obornik granulowany. I w przypadku róż my polecamy tylko i wyłącznie obornik bydlęcy. To są takie granulki w plastikowych workach sprzedawane i można tak na oko, że tak powiem, wsypać garść, dwie garście do każdego dołka, przemieszać z ziemią jeszcze przed sadzeniem i to bardzo jest jakby korzystne dla róży i dla później jej dobrego kwitnienia. Co ważne też, jesienią nie zalecamy nawożenia róż żadnymi mineralnymi nawozami, bo nam nie chodzi o to, żeby ta róża zaczęła rosnąć jesienią, tylko dopiero wiosną. Dlatego jeżeli chodzi o nawożenie mineralne, to zaczynamy stosować je dopiero wtedy, kiedy wegetacja ponownie zaczyna się, czyli powiedzmy na jakimś tam przedwiośniu czy wiosną. Można to zrobić w marcu już, wtedy można użyć jakiegoś wolnodziałającego wieloskładnikowego nawozu sześciomiesięcznego, na przykład typu Osmokot. Jeżeli to nawożenie wykonamy trochę później, no to wtedy lepiej użyć trzymiesięcznego, ponieważ róża musi spowolnić swój wzrost w sierpniu i ten wolnodziałający nawóz już wtedy nie powinien działać. Ja tutaj tak przykładowo posadziłam tą różę do doniczki. Tak powinna wyglądać prawidłowo posadzona w tej chwili róża. Tak jak mówiłam, miejsce okulizacji jest lekko zakryte ziemią. Należy taką ziemię dookoła krzewu dobrze docisnąć i dobrze podlać. I w tej chwili to może tak zostać. Trudno precyzyjnie podać termin, kiedy należy zrobić kopczyk zabezpieczający na zimę, bo to zależy od rejonu Polski i też oczywiście od przebiegu pogody. Jeżeli chcemy działać z automatu, to najlepiej robić to na początku grudnia. Może w rejonach na południu Polski czy na wschodzie Polski można już w ten sposób zabezpieczyć róże pod koniec listopada. Tworząc kopczyk, możemy nawet zakryć całkowicie pędy. To w żaden sposób im nie zaszkodzi, natomiast skutecznie zabezpieczy przed działaniem mrozu i spowoduje, że pędy nie przemarzną. Ja posadziłam tutaj do doniczki przyciętą różę, tą różę, którą wcześniej przycięłam. Natomiast w przypadku sadzenia takich róż, jakie Państwo otrzymujecie ze szkółki, tak jak mówiłyśmy, proszę nie skracać tych pędów. Te pędy skrócimy do takiego wyglądu dopiero po rozgarnięciu kopczyka na wiosnę. Ewentualnie można trochę pędy skrócić, jeżeli są znacznie dłuższe niż te, które my tu pokazujemy. Niektóre szkółki sprzedają róże o bardzo długich pędach. Wtedy rzeczywiście trochę należałoby je skrócić, żeby nie były aż tak długie. Warto tutaj jeszcze dodać, że tak posadzoną różę można w zimniejszych regionach okryć jeszcze dodatkowo, na przykład jakimś stroiszem. Możemy tu na przykład wykorzystać to, co leży akurat tutaj na scenie, na ziemi, tak? I po prostu taką różę podniesiesz trochę? No na przykład jakimiś gałązkami iglastymi jeszcze dodatkowo zabezpieczyć. Jest to sposób najlepszy, ponieważ naturalny, na okrywanie róż. I dzięki temu taka przykryta róża właśnie jakimiś gałązkami iglastymi no nie dusi się pod spodem, bo wszystkiego rodzaju, tak, agrowłóknina czy innego rodzaju okrycia po prostu nie dają możliwości cyrkulacji powietrza. A też pogoda nam się troszeczkę zmienia i na przykład w styczniu często bywa temperatura powyżej 10 stopni, która później po paru dniach drastycznie spada i przez ten brak cyrkulacji tego powietrza właśnie pod takim sztucznym okryciem, no ta róża po prostu jest narażona na przemarznięcie albo też po prostu będzie gorzej rosła. Dlatego jeżeli mamy możliwość okrycia jeszcze dodatkowo właśnie jakimiś gałązkami iglastymi takiej sadzonki. Czy to jest sadzonka, która już u nas w ogrodzie rośnie, czy też świeżo posadzona, to na pewno będzie to działało korzystnie.
Oczywiście też są różne inne sposoby okrywania, bo niekoniecznie muszą być to gałązki iglaste czy stroisz. Może to być też mata słomiana na przykład, którą często klienci stosują. Może nie do końca zalecamy użycie zwykłej słomy, ponieważ ona potem niestety jest rozdmuchiwana przez wiatr po ogrodzie i trudno się ją dosyć sprząta, więc najlepiej jednak coś, co potem łatwo usunąć. Zresztą też muszę powiedzieć, że róże okryte gałązkami iglastymi lepiej po prostu wyglądają w ogrodzie, bo mamy bardziej naturalny wygląd ogrodu w zimie i nie mamy jakichś takich białych czy czarnych sztucznych chochołów z folii czy tam z tej włókniny, które po prostu moim zdaniem szpecą ogród. Więc jeżeli mają Państwo możliwość wykorzystania właśnie czegoś naturalnego, no to jak najbardziej zachęcamy. I jeszcze chciałam uzupełnić to, co powiedziała Ewa. Dlaczego to naturalne okrycie jest korzystniejsze niż stosowanie agrowłókniny? Właśnie dlatego, że w takiej sytuacji unikamy wahań temperatury pod tym okryciem, dużych wahań temperatury i nawet jeżeli zima jest ciepła, to mrozoodporność tych roślin jest lepsza. Ponieważ w przypadku stosowania takich powłok, które nie bardzo mocno zabezpieczają przed niskimi temperaturami, doprowadzamy do sytuacji, że w przypadku ciepłej zimy róża się rozhartowuje, budzi się, nie wie, czy to już jest wiosna, czy to już trzeba rosnąć, czy nie. To zresztą dotyczy nie tylko róż, to dotyczy w ogóle krzewów. A ostatnie lata pokazują, że takie wahania pogodowe stają się normą. I w takich sytuacjach, kiedy krzewy rozhartowują się właśnie z powodu dużych wahań temperatury, że w ciągu dnia ona rośnie znacznie, w nocy spada, i ich mrozoodporność maleje i wtedy nawet te odmiany, które uważamy za bardzo mrozoodporne i które praktycznie powinny sobie radzić bez okrycia, bardzo często przemarzają lub podmarzają. Więc no to są takie zasady, które warto wprowadzić w swoim ogrodzie właśnie dlatego, żeby utrzymać krzewy w dobrej kondycji i nie doprowadzać do dużych szkód w ogrodzie. Chociaż zapewne w innych rejonach Polski niż w Wielkopolsce te szkody bywają większe niż tutaj w naszym rejonie, gdzie właściwie róże w tej chwili już u nas zimują bez okrycia w okolicy Wielkopolsce i w okolicy Jarocina. Tutaj jeszcze chciałam dodać, że po posadzeniu, bo tu już pozwoliłam sobie okryć tę różę, natomiast bardzo wiele osób chce również wykorzystać jakąś ściółkę. I to jest bardzo wskazane już po posadzeniu, właśnie wyściółkować taką różę, bo nawet można usypać niewielki kopczyk. Jeżeli robimy to z korą, to musimy pamiętać, że kora musi być przekompostowana, stara, dwu- czy letnia. Nie może być to zupełnie świeża kora, zakupiona świeżo w sklepie. Do właśnie takiego ściółkowania lepsze byłyby nawet jakieś zrębki czy jakieś właśnie fragmenty takich przemielonych gałęzi. Teraz bardzo popularne są właśnie wszelkiego rodzaju takie rozdrabniarki do gałęzi i właśnie to jest świetna ściółka dla róż i dzięki temu też unikamy tego, że jednak nadmiernie tutaj zaczyna woda nam parować z gleby, a równocześnie też jakby no ta róża dzięki temu jest troszeczkę lepiej nawieziona i jakieś tam życie się dzieje pod tą ściółką. Jeżeli jest to tylko i wyłącznie taka sztuczna jakaś ściółka czy kamienie, na pewno jest to troszeczkę mniej korzystne dla rośliny. Oczywiście są takie odmiany, które są niezwykle odporne i niekiedy właśnie w niektórych ogrodach stosuje się nawet ściółkę z jakichś kamyków drobnych czy innego rodzaju po prostu ściółek. Natomiast trzeba pamiętać, że wtedy taka róża musi też być bardzo dobrze nawożona, żeby miała dostęp do składników właśnie wszystkich, które są jej niezbędne do życia. Tutaj posadziłam róże i miało to imitować sadzenie krzewu do gruntu. Natomiast oczywiście sadzimy też róże do doniczek i można je jak najbardziej sadzić do doniczek i uprawiać w doniczkach. Nie każdą odmianę, ale te wszystkie odmiany o mniej intensywnym wzroście, na pewno róże miniaturowe, okrywowe, rabatowe, część wielkokwiatowych i te niższe róże parkowe można sadzić do pojemników. Trzeba wtedy pamiętać, że no, ta zasada, że korzenie nie mogą być podwinięte, jest bardzo istotna. W związku z tym głównym parametrem, na który należy zwrócić uwagę przy sadzeniu do donic dekoracyjnych, jest głębokość.
Tutaj zalecamy w przypadku róż okrywowych no minimum te 30 cm, ale tak naprawdę im głębszy jest pojemnik, tym to jest korzystniejsze. Zresztą róże okrywowe sadzone do wysokich czy głębokich pojemników często bardzo ładnie wyglądają, ponieważ tworzą długie pędy, które wtedy przewieszają się i to bardzo, bardzo dekoracyjnie i ciekawie wygląda. Tak jak powiedziałam, zasady sadzenia do pojemnika są takie same, natomiast jeżeli chodzi o przechowywanie róż posadzonych do pojemników w ciągu zimy, to tutaj tak naprawdę ważne jest zabezpieczenie pojemnika, czyli korzeni. W związku z tym w jakichś zimniejszych rejonach jednak warto albo pojemnik zabezpieczyć w sposób bardzo, bardzo dobry, bardzo skuteczny, jakąś płytą steropianową. Chociaż my zalecamy, jeżeli macie Państwo do tego warunki i jakieś pomieszczenia chłodne, nieogrzewane, nawet ciemne, to wtedy najbezpieczniej jest przechować róże w pojemnikach właśnie w takim pomieszczeniu z ograniczonym podlewaniem. Tak, to przejdziemy teraz do posadzenia róży właśnie z doniczki, tak? I tutaj można to oczywiście robić zarówno do gruntu, jak i do donicy, tylko tak jak właśnie wcześniej mówiłyśmy, trzeba do donicy czy pojemnika dobrać odpowiednią odmianę. Dobrze. My tutaj przygotowałyśmy do tej prezentacji róże, które mają taki bardzo jesienny wygląd, bo chcę powiedzieć, że krzewy róż, oprócz tego, że są bardzo dekoracyjne i kupowane i sadzone w ogrodach głównie ze względu na to, że przecudnie kwitną i tworzą bardzo atrakcyjne kwiaty, ale jest cała grupa odmian, która może nie ma tak spektakularnych kwiatów jak na przykład róże angielskie czy wielkokwiatowe. Tworzy kwiatki pojedyncze lub podwójne lub pupełne, niewielkie, natomiast z reguły rekompensuje to obfitością kwitnienia, czyli te odmiany zwykle w czasie kwitnienia są obsypane ogromną ilością kwiatów i bardzo często te odmiany jesienią też bardzo ładnie się przebarwiają lub tworzą owoce. I tutaj widzimy różę okrywową, która przez całe lato bardzo pięknie kwitła, a w tej chwili oprócz tego, że ma efektownie i ładnie przebarwione liście, też tworzy takie nieduże owoce. Chociaż trzeba pamiętać o tym, że owoce tworzą głównie te odmiany, które mają kwiaty pojedyncze lub pupełne lub podwójne. Tak, a owoce w tej chwili też można powiedzieć, że są dobrym pożywieniem dla ptaków i warto mieć właśnie chociaż kilka róż, czy w ogóle innych roślin, które mogą nam przysporzyć właśnie jakichś takich miłych gości zimą w ogrodzie. My mamy w szkółce mnóstwo róż, które właśnie te owoce tworzą. No i dzięki temu u nas to takie życie ptasie bardzo taką pełną parą w tej chwili trwa, ponieważ no te ptaki żywią się tymi owocami. Wracając do tego tutaj, co mama powiedziała, te odmiany, które tworzą owoce, to są zazwyczaj róże półpełne lub tak zwane puste. I one również w ciągu sezonu do naszego ogrodu przyciągają różnego rodzaju owady, motyle, jakieś pszczoły, co też jest dla całej bioróżnorodności ogrodu bardzo korzystne. Otrzymując krzewy w doniczce ze szkółki, zwykle on już jest dosyć mocno osadzony w tym pojemniku. Bryła korzeniowa powinna być dobrze rozwinięta, ale to też może wiązać się z pewną trudnością z wyjęciu z pojemnika takiego krzewu. Ja mam na to taki sposób, że kładę po prostu tak jak wałek i obruszam ścianki, przyciskając, oczywiście, żeby nie uszkodzić krzewu. I to, ponieważ bardzo ważne jest wyjęcie tej bryły bez jej naruszania, bez jej obsypywania. Jeżeli krzew jest dobrze przekorzeniony, to ta bryła będzie ładnie się trzymać. Natomiast, tak jak powiedziałam, może się to związać z pewną trudnością i jeżeli nie udaje nam się wyjąć krzewu
swobodnie z doniczki, wtedy warto po prostu pojemnik rozciąć, żeby nie wyrywać na siłę, bo niestety to się dość często zdarza. Wiosną w ogóle zalecamy rozcinanie pojemnika, ponieważ te pędy w tej chwili są dość już zdrewniałe i sztywne i mocne. Natomiast róże, które wiosną tutaj klienci u nas zakupują, mają zazwyczaj jeszcze troszkę cieńsze i bardziej delikatne pędy, więc tym bardziej warto uważać przy wyciąganiu takiej rośliny i nie warto na siłę jej ciągnąć, tylko jednak poświęcić pojemnik i go najzwyczajniej w świecie rozciąć. Po wyjęciu takiego krzewu z doniczki tutaj rozluźniamy tą bryłę korzeniową troszeczkę, nie tak, żeby ją uszkodzić. Jeżeli tutaj widzimy jakieś ślady nekrozy, czy nawet ta bryła nie mieści nam się do donicy, wtedy można troszeczkę sekatorem tutaj te końcówki przyciąć, tak żeby można było swobodnie włożyć do donicy albo po prostu wziąć większą i głębszą donicę. Tak, bo dobór pojemnika jest bardzo ważny. I tak jak tutaj pokazałam, Państwo tego może zbyt dokładnie nie widzą, ale obowiązuje ta sama zasada, czyli schowanie miejsca okulizacji pod ziemią. I też oczywiście, jeżeli sadzimy róże do doniczki, należy ją dobrze wzbogacić. Tutaj można też tym właśnie granulowanym bydlęcym obornikiem, no, który po prostu no, będzie tej róży dawał więcej wigoru w następnym sezonie. To teraz w trakcie, kiedy mama może sadzi tę różę, dodam, że róż nie przycinamy już rosnących jesienią. Wszystkie róże przycinamy na przedwiośniu lub wiosną. To jest bardzo zależne od regionu, w którym mieszkamy. Kiedyś takim terminem wskazywanym to był moment, kiedy kwitnie forsycja, ale teraz jakby te wszystkie momenty się zacierają i niekiedy różne rośliny, które wcześniej jakby nie rosły, nie kwitły, no to zaczynają w tym samym momencie się pokazywać. Dlatego warto jakby zaobserwować taki moment, kiedy róża jakby zaczyna już właśnie wiosną wegetację, zaczyna wypuszczać powoli pąki, zaczyna je mieć nabrzmiałe, no to wtedy można już zacząć myśleć o przycinaniu. Oczywiście nie można robić tego za szybko, ponieważ wtedy mrozy niestety mogą nam te róże zniszczyć. No, my zazwyczaj tutaj w Wielkopolsce przycinamy nasze róże w marcu. Na początku marca, w połowie marca. No pewnie są regiony w Polsce, gdzie można to zrobić nawet pod koniec właśnie miesiąca marca. Ważne jest to, żeby nie przycinać róż, które kwitną na dwuletnich pędach. To są zazwyczaj róże historyczne albo niektóre róże pnące typu ramblery. Tutaj w przypadku tych róż jest możliwe ich przycinanie, ale zazwyczaj po kwitnieniu, czyli w czerwcu. Zresztą też większość tych róż, które kwitnie na dwuletnich pędach, to są róże bardzo duże, takie parkowe lub pnące i tych po prostu nie trzeba przycinać co roku. Można to robić tylko jakby, żeby odmładzać roślinę co jakieś 4-5 lat. I wtedy rzeczywiście warto po tym kwitnieniu czerwcowym taką roślinę, która nie powtarza kwitnienia, odmłodzić i trochę przyciąć. Natomiast wszystkie pozostałe róże, tak jak powiedziałam, zaczynamy przycinać w marcu. I tutaj nie ma co się bać, że tak powiem, przycinania, ponieważ dzięki temu róża znacznie lepiej, obficiej kwitnie, ma jakby ładniejsze, też zdrowsze pędy, ma więcej kwiatów, zachowuje ładniejszy pokrój. Też nie musimy dopuszczać do tego, żeby brzydkie, zdrewniałe pędy wyrastały nadmiernie i tworzyły po prostu nieładny krzew, bo w przypadku róży bardzo ważne jest to też, jak ten krzew wygląda sam w sobie. Nie chodzi tylko o ten kwiat na końcu pędu, tylko właśnie również o całą jakość tego krzewu w ciągu sezonu. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że tak właśnie wygląda róża produkcyjna, którą wstawiamy do namiotu i z której uzyskujemy w przyszłym latem, wiosną i latem piękne, rozrośnięte krzewy. Wygląda to tak, jakby tutaj nic nie było. Wszystko jest zakryte, pędy są przykryte, miejsce okulizacji jest przykryte i takie róże wstawiamy do tunelu. One wiosną bardzo pięknie się krzewią od dołu, tworząc piękny, zgrabny krzew. O to właśnie nam chodzi, ale te wszystkie zasady obowiązują również w ogrodzie. Dlatego też zachęcamy Państwa do cięcia, do nie obawiania się przycinania róż, bo to jest chyba coś, co stanowi największy problem i największą bolączkę i jest największym lękiem tutaj przez naszych klientów
ten zabieg z największym lękiem jest wykonywany i każdy i wielu ludzi uważa, że to bardzo ludziom różą zaszkodzi i że zbyt mocne przycięcie spowoduje, że krzew będzie zamierał. To jest absolutnie nieprawda. Dobrze, to tylko jeszcze na koniec dodam, że wiosną bardzo, znaczy ważną rzeczą jest spryskanie bezlistnych pędów przed wypuszczeniem pąków miedzianym, również ziemię wokół tych róż, bo to zapobiegnie właśnie chorobom grzybowym przez cały sezon. Więcej informacji na temat pielęgnacji róż mogą Państwo znaleźć na stronie naszej szkółki. Również zawsze można zadać nam pytanie telefonicznie bądź mailowo. Chętnie i często udzielamy porad klientom. I za dzisiejszy czas poświęcony bardzo dziękujemy. I mamy nadzieję, że róże sadzone w Państwa ogrodach będą pięknie rosły i nie będą sprawiały problemów. Dziękujemy bardzo. Chyba, że Państwo macie jeszcze jakieś pytania, to bardzo prosimy. Dziękuję bardzo, Janko, dziękuję, Ewo. Proszę Państwa, pytania z sali do Pani Ewy i Pani Janiny. Słuchamy. Proszę bardzo. Czy ja mogę prosić mikrofon dla Pani? Co to będzie za pytanie? Chciałam Panie zapytać, z czego najlepiej zrobić kopczyk różom jesienią i jaki on powinien być duży? Słyszałaś? Kopczyk najlepiej jest zrobić ze zwykłej ziemi, z tej samej, po prostu w którą sadzimy róże. Również można wykorzystać, tak jak mówiłam, zrębki jakieś, czy tam jakieś wióry. Coś, co po prostu mamy pod ręką. Może to być też kora, ale przekompostowana. Ale głównym jakby trzonem tego kopczyka jednak musi być ziemia, tak? A dodatkowo można jeszcze dodać do tego ściółkę. A jaki on powinien być duży? Czy on powinien być szeroki, czy raczej tylko tak symbolicznie? Kopczyk, jaki tak, powinien być? Tak, no tak. Mniej więcej 30-centymetrowy, taki powiedzmy jak kopiec kreta. Chociaż tak naprawdę można go zrobić najwyżej jak się da. I jeżeli chcemy dobrze zabezpieczyć róże, to tak jak powiedziałam, pędy mogą być zakryte jak najwyżej, ponieważ w przypadku silnego mrozu, kiedy dochodzi do tego przemarznięcia, to mamy gwarancję, że ta część, która znajdowała się w kopczyku pod ziemią, na pewno będzie żywa i wtedy wystarczy po prostu krzew przyciąć i on się odrodzi w ciągu jednego sezonu. Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie właśnie oprysku miedzianym. Czy taki jednorazowy oprysk wiosenny po przecięciu im wystarczy, czy powinno się go powtarzać, żeby róże potem nie chorowały? Oprysk miedzianym. Chodzi Pani o oprysk miedzianym, tak? Tak. Tylko Pani o tym wspominały, że po przecięciu warto by było je opryskać. To znaczy to wiosną, tak? Wiosną. I można, tak, bo nie mogą się rozwinąć pąki, bo po prostu to zostanie spalone, więc trzeba poczekać, znaczy trzeba to zrobić w odpowiednim momencie. To też się robi w przypadku drzew owocowych i to się robi wtedy w lutym, więc jak najwcześniej można ten oprysk wykonać i można go potem po tygodniu powtórzyć. Zanim zaczną rozwijać się liście, zanim zaczną pękać pąki, ten zabieg się wykonuje w momencie całkowitego uśpienia krzewu. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Czy macie Państwo jeszcze pytania? Zapraszamy serdecznie. Pytanie tutaj. Mikołaj, podaj Pani mikrofon. Dziękuję bardzo. Właśnie dostałam odpowiedź o pytanie, które chciałam zadać. Natomiast jeszcze zapytam przy okazji o sadzenie róż. Niestety bardzo często mamy zlecane sadzenie róż w przestrzeniach miejskich w macie. Tak? I zdaję sobie sprawę, że to jest mniej korzystne dla roślin. I jak wtedy mamy zabezpieczyć te rośliny? Kiedy powstają na przykład różanki w rabacie, która jest wyścielona matą, wysypana kamieniem na przykład, albo jakimś grysem i wtedy te rośliny no, mają ciężko, tak? Od samego początku. Jak takie róże zabezpieczyć? To znaczy jednak ten kopiec bardzo dużo daje, więc jeżeli nie ma możliwości zrobienia go z ziemi, to przynajmniej należałoby zrobić go właśnie z jakiegoś rodzaju ściółki. Są teraz nawet takie gotowe ściółki, które można zakupić i one też później ograniczają rośnięcie tych chwastów. Nawet jak nie ma maty, to naprawdę bardzo, jeżeli jest odpowiednio gruba ta ściółka, to ona też spełnia te funkcje, które spełnia mata. I dlatego przynajmniej tą ściółką należy starać się zrobić ten kopczyk albo właśnie postarać się, też często w miastach się różne inne rzeczy przycina i jest dostęp do jakichś gałęzi właśnie iglastych, chociaż przynajmniej takimi gałązkami taką rabatę po prostu przykryć. No właśnie, wydaje mi się, że w tej sytuacji chyba
najkorzystniejsze będzie stroisz, tak, z gałązek tak, i glastyk, stroisz, i to będzie tak. łatwo sprzątnąć. Zresztą później to jest bardzo typowe kamień. W Niemczech. Bardzo dużo rabat miejskich jest w ten sposób zabezpieczanych w tej chwili. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Słuchamy Państwa. Bardzo proszę. Nie mamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Nina, dziękuję Ewo. Ja dodam tylko, że do jutra możecie się Państwo spotkać z Ewą i z Janiną w pawilonie trzecim na stoisku 36, a jeśli nie w pawilonie, to w szkółce Roz Rosarium. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz robimy małą zmianę scenografii. Pan Jan się rozgrzewa, ostrzy sekatory i za chwilę wchodzimy w kolejny duży blok cięcia. Dziękuję bardzo i proszę o chwilkę cierpliwości. Zostańcie z nami.